Słuchasz podcastu Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie, odcinek 202. W tym odcinku zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Malwiną Jurkowską, która jest absolwentką szkoły Ajurwedy, konsultantką ajurwedyjską, a przede wszystkim stomatolożką w związku z ukochanym lekarzem. W bardzo ciekawej rozmowie opowiada o tym, jak to jest, kiedy dwoje lekarzy prowadzi wspólne życie i od obojga ich profesja wiele wymaga, co Ajurweda może przynieść do zdrowia w rodzinie lekarzy. Jeśli ten temat jest Ci bliski, bo tak jak Malwina, dzielisz swoje życie z kimś, kto także jest lekarzem, albo znasz taką parę, czy masz taką parę w rodzinie, to serdecznie zachęcam do posłuchania. Będzie to źródłem wielu inspirujących wglądów i podpowiedzi, jak sobie radzić, kiedy oboje zajmujecie się czymś tak wymagającym, jak praca z pacjentami. Serdecznie zapraszam do posłuchania. Witam Cię w podcaście Agni, Ajurweda zrozumiale i dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 8 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z Ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Przede wszystkim będę mówić o tym, jak Ajurweda służy na ścieżce zawodowej. Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantką Ajurwedy, marzysz o tym, żeby nią zostać, albo prowadzisz inny biznes, który chcesz zamienić w holistyczny biznes, czyli w biznes, który szanuje Twoje pięty achillesowe, w którym wiesz, jak je chronić i doskonale wiesz, jakie masz asy w rękawie. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu, także w życiu zawodowym, wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą dzielić moją pasją i doświadczeniem z prowadzenia 8 lat firmy w tej przestrzeni. Firmy, która stała się 7-cyfrowym, holistycznym biznesem. Bardzo się cieszę, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą Ajurwedą. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Malwina, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Dzień dobry, Marysiu. Ja też bardzo dziękuję, jestem wdzięczna, że mogę tu być. I dziękuję za zaproszenie, fajnie tu być. Powiedz na początek, kim jesteś i czym się zajmujesz. To jest o tyle ciekawe, że jesteś reprezentantką bardzo licznej grupy naszych klientek, a mianowicie osób, które się zajmują zębami, zdrowiem zębów. Tak, z zawodu jestem stomatologiem, no i niedługo będę też konsultantką Ajurwedy. Co Cię przywiodło? Stomatolożkę, lubisz swój fach, to wiem, bo się już chwilę znamy. Co Cię w ogóle przywiodło do Ajurwedy? Myślę, że problemy zdrowotne i tu nie tylko zdrowie, wiesz, fizyczne, ale też takie problemy związane z nastrojem, z tym, jak sobie radzić, wiesz, między pracą a pracą, nie? Szczególnie jak jest jej dużo. Więc tak trywialnie myślę, bóle kręgosłupa, rwa kulszowa, to co nas spotyka często, z tego co teraz wiem, rozmawiając z dziewczynami, ale okazało się, że nie po to przyszłam, za czym przyszłam, jak zwykle. Coś większego się pojawiło. Jak rozmawiam ze stomatolożkami, które biorą udział w naszych kursach i w szkole też już było kilka osób takich jak ty, to wraca motyw tego, jak bardzo wymagająca jest praca stomatologa, jak bardzo klienci chcą Cię mieć na już i to w porach, które niekoniecznie są takie sprzyjające, jeśli chodzi o zdrowie i zdrowie psychiczne. Tak, dokładnie, dokładnie. Jesteśmy eksponowani na wiele różnych czynników, bo rzeczywiście pory, w jakich pracujemy zazwyczaj, rzeczywiście sztuczne światło, no pracujemy, wiadomo, pomieszczenia, różne chemikalia, różne bodźce, które przychodzą, ta wymuszona pozycja, tak często poruszany temat, no i praca z człowiekiem, tak, praca z człowiekiem, praca nierzadko z trudnymi emocjami, z lękiem, z jakimiś trudnymi doświadczeniami z przeszłości,
czasami nawet z traumą. Ja pracuję też z dzieciakami, z ich rodzicami, więc wiem, że wiesz, co to znaczy. Więc mamy tu bardzo dużo różnych bodźców i czasami trudno to zrównoważyć. I tu myślę, że każdy, kto pracował albo pracuje w tym zawodzie, dobrze o tym wie, że nie jest czasami łatwo o siebie zadbać. Bo albo nie ma czasu, albo nie ma warunków, ale da się zrobić tak, żeby były. Dla mnie to było ogromnym odkryciem, bo zawód stomatologa, takie wiesz, prosperujące gabinety, to zawsze mi się kojarzyło z tym, że to na pewno w ogóle jest cudownie, ci klienci po prostu się ustawiają drzwiami i oknami, te samochody na podjeździe, te takie wypasione sprzęty w gabinecie, a potem zaczęłam się przysłuchiwać najpierw swojej dentystce, jednej, drugiej, jak wygląda ich życie, a potem do szkoły i do innych kursów zaczęły przychodzić dentystki. I okazało się, że jest ogromna cena też w sensie zdrowia fizycznego, psychicznego, dobrostanu, stylu życia, którą właśnie nasze kochane dentystki, takie jak ty, płacą za to, że są takie niezawodne i zawsze gotowe do stawienia jedynki, która wypadła, albo zaplombowania czegoś, co jest potrzebne na CITO. Tak, tak. To, o czym mówisz, że ludzie rzeczywiście, pacjenci przychodzą i potrzebują czegoś na CITO, to też jest kolejny czynnik, masz rację, taki, który tutaj zwiększa pewnie no jakieś takie napięcie. Zresztą nie ma co się dziwić czasami. Jasne. A dzisiaj w ogóle wybrałyśmy wspólnie temat tej rozmowy, temat tego, jak Ayurveda może pomóc, kiedy nie tylko ty jesteś lekarką, ale też twój mąż, twój życiowy partner wykonuje tak. ten zawód, czyli nas dwoje i Ayurveda, bo to jest na pewno bardzo ciekawy temat i ciekawa jestem, co powiesz tutaj. Pamiętam, że jak studiowałam psychologię, to myślałam sobie, mój Boże, dziękuję, że mój chłopak nie jest psychologiem, bo chyba byśmy się po prostu wymęczyli, wykończyli tym trybem i stylem życia. Jeszcze w trakcie studiów chodzi mi o intensywność, o te wszystkie warsztaty rozwoju osobistego, praktyki, treningi, spędzanie wolnego czasu z nosem w książce. A jak to jest u was i w jaki sposób Ayurveda wam pomaga w tym, żeby zachowywać ten dobrostan? Ja w ogóle bardzo się cieszę się, że ten temat wybrałyśmy, bo jak usiadłam, zaczęłam się, wiesz, zastanawiać nad tym, zrobiłam sobie takie podsumowanie, przedyskutowaliśmy to z Kamilem, zapytałam, jakie on ma odczucia, to się okazuje, że osiągnęliśmy naprawdę ogromny sukces. Przez ostatnie 2 lata, kiedy już współpracuję z tobą, z Michałem Wagni, bo mniej więcej od 2 lat jestem i od kiedy w tą Ayurvedę wchodzę głębiej, bo ja byłam pierwsza i to głównie ja pozyskuję, wiesz, wiedzę i tu rzeczywiście sprawdza się to bycie latarnią w domu, bo podtykanie artykułów, mówienie niewiele daje, trzeba pokazać. I wiesz, zauważyłam, że naprawdę dużo zrobiliśmy. Dopiero teraz, jak sobie to wszystko podsumowałam, tak jakby w związku, nie? Bo wcześniej, tak jak my pracujemy indywidualnie czy w grupie, to myślałam bardziej o sobie, ale tu widzę, że ogromny postęp, ogromna wdzięczność, naprawdę. Więc zaczęło się od nawyku, zaczęło się od tych podstaw, takich rzeczywiście tych pracy nad tymi nawykami, tak jak w roku z Ayurvedą, nie? Ja zaczęłam jeść śniadania, to był chyba taki pierwszy w ogóle taki wow, sukces. No i Kamil, znając mnie już od lat, mówi, wow, zaczęłaś jeść śniadania. Nigdy cię nie widziałem takiej. I to regularnie, codziennie. Ja nie wiem, jak teraz o sobie myślę, jak ja przez, nie wiem, 27 lat mojego życia mogłam nie jeść śniadań. To jest niesamowite. No i tak zaczęło się, wiesz, od śniadań, od kładzenia się szybciej spać, co nie było wcale łatwe. I to wcale nie jest oczywiste w ogóle w społeczeństwie, a w tej społeczności lekarzy myślę, że to jest w ogóle taki temat trudny. No i zaczęła się redukcja kawy. Osobiście piłam 5. Piję 1. Wow. Do 10, więc to takie małe sukcesy. Teraz można mówić, że małe sukcesy, ale to trochę trwało i cały czas się dzieje, to cały czas jest proces, nie? To pytam cię o jedną rzecz tutaj, bo
śniadań, to widziałam Cię ostatnio na zajęciach w szkole Ajurwedy, jak Twój Kamil, właśnie Twój mąż Ci przyniósł miseczkę z owsianką, z taką miłością, z takim jedz, kochanie. To widać było też to Wasze współdziałanie. A propos właśnie tego snu o porze, która daje szansę na regenerujący głęboki sen, to wiem, że często bywa tak i być może w Twoim życiu też tak było, że praca kończy się tak późno, że jeśli chcesz mieć jakieś życie osobiste, na przykład z partnerem, po prostu posiedzieć, gadać, poprzytulać się, czy zrobić cokolwiek takiego, żeby spędzić ten czas razem, no to się okazuje, że to już jest 11, 12 albo pierwsza i to przejście do wcześniejszego pójścia spać, to jest też ogromne wyzwanie, żeby znaleźć ten czas na bycie razem. Bo jak wróciłaś do domu 21:30, bo się coś tam przedłużyło, bo jeszcze był jakiś korek, 22 już za rogiem i teraz co? Cześć kochanie, właśnie wróciłam, to dobranoc. To jest duży temat właśnie z ludźmi, którzy pracują do późna, że oni nie chcą iść spać, bo są dla nich ważniejsze relacje. No a później to się kosztem snu odbywa. I tu wchodzi planowanie. To jest coś, co też zaczęliśmy robić razem. I to jest też coś pośredniego, co po myśle tych dwóch, powiem, kobyłach, jak nawyki i psychologia ajurwedyjska, którą wiesz, razem też wchodzimy, to są takie pośrednie rzeczy, które przychodzą z ajurwedą później. Przynajmniej do nas przyszły, wiesz, planowanie, systematyzowanie pewnych rzeczy, układanie planu na rok, układanie zmiany troszeczkę w naszym grafiku, wiesz, prac, tak? Więc tu weszło sporo zmian, jeśli chodzi o nasze formy pracy, bo rzeczywiście tak jest, że bywa, że kończymy na przykład o 20:30 i wtedy wiemy, są takie dni i są tak regularnie w tygodniu, są takie dni i wtedy wiemy, że w ten dzień nie planujemy, że idziemy na randkę, że wiesz, będziemy jeszcze robić coś w domu takiego produktywnego, tylko to już wiemy, że to już zbliża się czas na relaks. Więc już ja wchodząc z pracy, ja już wchodzę w sferę takiego wyciszenia, nie? I tu wiemy o tym oboje, mamy tę świadomość z psychologii i z dinaczari i to już w ogóle, wiesz, z każdej strony, że ja przychodzę do domu o 20:30, jestem na przykład sama, już zaczynam tworzyć tą taką sferę relaksu. I jak Kamil wjeżdża, wiesz, z buta po pracy, jednej czy dwóch, wjeżdża do domu, to ja już jestem w takim fajnym nastroju i moja kafa już mówi, hej, hej, to jest dom, tu się odpoczywa, twoja pita niech zluzuje, ja rozumiem, z rozpędu i już, wiesz, wyciszamy się. I bywa także odwrotnie, nie? To jakby to nie jest powiedziane, to nie jest żadna reguła, ale staramy się tego w tym momencie pilnować, bo jesteśmy tego świadomi. Wcześniej nie mieliśmy pojęcia o tym, nie? Bo to tak jest, że coś tam czujesz, że coś jest nie tak, ale nie do końca wiesz, jak to nazwać, nie do końca wiesz, z czym to się je, jak to potraktować. No a teraz mamy takie dni w tygodniu, kiedy już mamy tak zaplanowane grafiki. Mamy popołudnia, kiedy mamy popołudnie wspólne, mamy weekendy, które mamy wspólne, bardzo mało już pracujemy w weekend, wcześniej pracowaliśmy więcej. Już wiemy, że poniedziałkowy dzień jest dla rozwoju osobistego, dla ajurwedy, dla wyjazdów, tak jak dzisiaj mogę z Tobą porozmawiać na luzie i Kamil też po południu, już niedługo praca z pracy, więc tak mamy to ustalone. Ja to nie było wcale takie oczywiste wcześniej. Domyślam się, bo tak się składa, że jak myślę teraz o parach, które miałam okazję poznać na przestrzeni ostatnich 9 lat, to powiem Ci, że nie pamiętam par takich, że ona była księgową i on był księgowym, albo par prawniczych, natomiast pamiętam sporo par właśnie takich lekarskich. Ona jest lekarzem, on jest lekarzem. Oboje są ambitni, zdyscyplinowani, obowiązkowi, mają jedną pracę, drugą i jeszcze coś tam po godzinach, na przykład na swój własny rachunek. I z zewnątrz, znowu wrócę do tego, jak to widziałam, nie wiem, wiele lat temu, jak nie słuchałam tych historii od środka, tylko patrzyłam z zewnątrz, no on w tym szpitalu, ona w tamtym, dwa garaże, dwoje dzieci, a potem jak poznawałam tych ludzi, to okazywało się, że oni w ogóle nawet nie mają czasu, żeby ze sobą pobyć, że nie mają czasu, żeby się nacieszyć tym dobrobytem, który płynie z ich ciężkiej pracy. I często dochodzi do takich momentów kryzysów małżeńskich, które są tym trudniejsze,
że percepcja społeczna jakby wiesz, jest zamknięta na to, że tam coś może być nie tak. No bo co nie rozumiem. No co może być nie tak, jak ty jesteś lekarką, on jest lekarzem i w ogóle wszystko dobrze się układa, że ludzie nawet nie chcą widzieć tego, że są takie ogromne przeciążenia, które para znosi, bo nie tylko to jest ta jedna osoba, która dużo intensywnie pracuje, ale jest druga, która ma bardzo podobną pracę. Tak, tak. No u nas jest jeszcze ta różnica, że rzeczywiście ja nie pracuję w szpitalu, nie? Więc czasami myślę, że formy pracy są jeszcze bardziej zbliżone. U mnie jest naprawdę duży plus, że ja mogę sobie te godziny pracy i te miejsca, gdzie pracuję, dosyć elastycznie zmieniać, ustawiać. Ale jeśli dwoje ludzi pracuje w szpitalu, myślę, że no to jest częsta sytuacja i myślę, że nie taka łatwa. Mhm. Co twojego męża przekonuje do Ajurwedy? Bo wiadomo, to ty się zapisujesz na kurs, to ty jesteś na tym kursie, siedzisz, słuchasz, ty idziesz tą ścieżką. A co sprawia, że on to kupuje w cudzysłowie? Najpierw tylko patrzył. No i zmieniło go śniadanie. Tu jak się wszystko się okazuje, zaczyna się od śniadania. Śniadaniowa para z nas. U niego najbardziej go przekonało, znowu prosta sprawa, odstawienie jogurtu z owocami na śniadanie, który był u nas kupowany, wiesz, w wiadereczka i jedzony na kilogramy. No bo przecież to zdrowe, nie? I zatoki były, tak? Cały czas. Zatoki, wiesz, trawienie, zupełnie inaczej to teraz wygląda i u niego jest rzeczywiście dużo, dużo elementu pity, więc on musiał sprawdzić. Musiał sprawdzić, żeby uwierzyć i to od tej pory, wiesz, idzie i już, no i już jest na takim etapie, że wiesz, a tu zobacz, ale rajasowe ogłoszenie. Rajasowy ten pan w sklepie tu u nas pod blokiem. No i teraz przed Michał. No już ci mówiłam, to jest port dla mężczyzn w ajurwedzie polskiej. Bo bywa tak, że ja siedzę, oglądam na przykład jakiś webinar wasz w parze. To są świetne sprawy. I wiesz, i Kamil, o Michał, przestawia sobie, wiesz, krzesło i ja tylko mam taką zawsze, tak wizualizuję, jak on, wiesz, bierze sobie piwko i o Michał. więc tak, no, tak. No i później, wiesz, już wchodzenie od tych nawyków, przechodzenie właśnie przez psychologię ajurwedyjską, przez to, jak możemy my ze sobą kooperować, nie? Że to wcale nie jest tak, że jak zrobimy 50-50, to będzie najlepiej. Bo dla mnie 50 to może być 2 godziny, a dla ciebie 50 to może być 5 minut albo odwrotnie. Więc jak tu zauważył, że idziemy w fajnym kierunku, że tak się da, że na przykład ja, taki prosty przykład, nienawidzę jeździć do supermarketu, nienawidzę robić spożywczych zakupów. Kamil jeździ, ja robię listę, u niego to jest szybko, sprawnie. I wiesz, nawet nie wiesz, kiedy to było, nie? Gdzieś tam po drodze z pracy. I takie rzeczy przekonują mężczyzn, tak myślę. Jak mówisz, bo już niejednokrotnie dzisiaj wspominałaś o psychologii ajurwedyjskiej, to co masz na myśli dla osób, które nas słuchają, nie do końca wiedzą, do czego się odnosisz? Bo to jest coś, z czego zaczerpnęłaś ty i zaczerpnął też Kamil, będąc obok ciebie i coś, co funkcjonuje w waszym codziennym dniu, czyli co dokładnie? Tak, psychologię ajurwedyjską poznałam w szkole i to był pewnego rodzaju przełom. To dla osób, które jeszcze może nie wiedzą, czym są dosze, czyli trzy te różne takie elementy, które w człowieku się w różnych proporcjach pojawiają. I tu się okazuje, że każda z tych dosz ma wiele odcieni i że pewna cecha może różnie się w człowieku objawiać w różnych sytuacjach, pod różnymi, jakby w różnych warunkach. No i uważam, że odkąd poznałam tą psychologię, że zyskałam świetne narzędzie do bycia z ludźmi, do tworzenia związku, do pracy z pacjentami, do, wiesz, nawet jak usiądziesz przy Wigilii, to jest to świetne narzędzie z rodziną. I zaczęłam się tym dzielić z nim. Czyli to są pewne jakieś takie
Jak mu to powiedziałaś? No nie, bo tu zobacz, jest obok ciebie mężczyzna, któremu próbujesz wytłumaczyć coś, czego słuchałaś przez kilka dobrych tygodni i tak na właśnie tak zwany zdrowy chłopski rozum, prosto, łopatologicznie, co mówisz, że on... Wiesz co, wydrukowałam mu, bo to był dla mnie też przełom, wydrukowałam mu te trzy takie strony, trzy tabelki, gdzie, wiesz, każda cecha, mamy pokazane, jak każda dosza funkcjonuje w każdym stanie, nie? W sattwie, rajasie, tamasie. Już idę w głąb, ale wydrukowałam mu te trzy tabelki i mu pokazałam, że ktoś jest dobrym liderem, kiedy jest w odpowiednich warunkach, to ta sama osoba też może być bardzo w innych warunkach sfrustrowana, czy nawet agresywna, że jakby to są te same, wiesz, te same, że to jest ta sama cecha. I to też daje nam, że jakby skłonności depresyjne to jest to samo, co kreatywność, powiedzmy na kontinuum, nie? W pewnym ujęciu tej psychologii ajurwedyjskiej. I to, no i to jakoś zadziałało, wiesz? I teraz mówimy, ej, nie, nie, to nie ty, to jest twój rajas, nie? Rajas twojej pity. To brzmi kosmicznie, ale naprawdę daje takie poczucie, że można być w stosunku do siebie czulszym, w stosunku do siebie bardziej takim aksamitnym, że tak jak przecież nic nie jest personalne, nie? I teraz wykorzystujemy to razem, bo często siadamy, omawiamy, nawet jakieś, wiesz, przypadki z pacjentami, jak czasami rozmawiać z pacjentem, komu tłumaczyć, komu nie. Niektórzy w ogóle nie potrzebują tłumaczenia, niektórzy chcą znać każdy szczegół planu leczenia i widzisz, kto jest kim, nie? Czasami Kamil pracuje w rozrodczości teraz, więc też to są często trudne sytuacje, więc jak rozmawiać z kobietami, jak im tłumaczyć pewne kwestie, tym wszystkim to funkcjonuje bardzo fajnie. Tak jak mówiłaś o tej takiej miękkości, o aksamitności, no to bardzo pożądane porównanie, jak mówimy o byciu blisko, o byciu razem, gdzie właśnie, wiesz, wobec tych wszystkich przesileń, przeciążeń związanych z zawodem, zamiast się na siebie rzucać, kłócić albo milczeć, to jesteście w stanie zaobserwować te fenomeny, emocje, stany, które się pojawiają i odnieść się do nich z pewnego rodzaju dystansem, z większym zrozumieniem, że o, mam tak, a jak zrobię to tamto i siamto, to mogę mieć trochę inaczej. Tak jak mówisz, to można nad tym bardziej zapanować i to przestaje być takie rzucanie się z pretensjami na siebie, do siebie, czy unikanie się, a zaczyna być rozmowa o tym, jaka ja jestem, jaka bywam, jaka mogę być, jak o siebie zadbam. Tak, dokładnie. Najpierw jest obserwacja, nie? Najpierw jest jakaś wiedza, później jest obserwacja, potem możemy o tym gadać. I taką większą to rodzi jakąś taką, wiesz, tolerancję, wyrozumiałość. Na co dzień to jest ważna sprawa. Chciałabym cię zapytać o twoje obserwacje dotyczące tego środowiska, w którym jesteś, bo pewnie masz jakieś koleżanki z roku, koleżanki po fachu, inne pary, jak patrzysz na ludzi, którzy zajmują się właśnie medycyną w tej czy innej specjalizacji, to co widzisz? Widzę teraz dużą zmianę, zaczynam od takich pozytywnych rzeczy, bo nawet mam koleżanki, lekarki w ajurwedzie, które przychodzą i które miałam przyjemność konsultować, co było w szkole jednym z piękniejszych doświadczeń. Dzielenie, takie współdzielenie, wiesz, obserwacji, szukanie rozwiązań. Piękna historia i niekończąca się, myślę, niezakończona na pewno, ale rzeczywiście w środowisku no jest dużo pośpiechu, czas pracy jest nieregulowany, więc to daje taki no, duże pole do różnych takich nadużyć własnego zdrowia. Nie chcę tego demonizować, no bo każdy odpowiada za siebie i każdy jest odpowiedzialny za to, co robi, ale rzeczywiście myślę, że przez to, że czas, wiesz, możesz mieć ile prac chcesz i pracować ile godzin chcesz w tygodniu czy na dobę, no to nie pomaga pewnie wielu osobom. Szczególnie, że dużo osób tak robi, nie? I to nie jest takie proste, żeby zrozumieć, że jeśli ktoś pracuje 12 godzin dziennie i daje radę i świetnie się trzyma gdzieś tam po 20 latach i fajnie i uprawia sport i jest super, to że ty też dasz radę, że to jest dla każdego. No więc
Tu jest, ważne jest, wydaje mi się, to, jak się patrzy na środowisko, żeby wiedzieć, że to jest indywidualna sprawa, że każdy jest jakąś indywidualnością, bo nie można od siebie oczekiwać tego, co się widzi, wiesz, u kolegi chirurga, kachy takiej, czy no zupełnie, zupełnie inaczej funkcjonujemy. I trzeba sobie dać ten, no po prostu tą wolność, nie? Ten luz taki, że to nie jest tak, że każdy będzie w ten sam sposób się odnajdywał akurat w tym zawodzie. Zresztą jak w każdym, myślę. Mamy jakieś predyspozycje i mamy jakieś ograniczenia. Jasne, jasne, bo to, co mówisz, to dosłownie mi stają przed oczyma twarze tych kobiet, które mówiły mi, ja myślałam, że ja też tak mogę. Tak jak moja mama, tak jak mój mąż, tak jak moja koleżanka z roku, tak jak nam mówili, że trzeba, żeby mieć prosperującą praktykę albo więcej doświadczenia, a tu się okazało, że pojawiło się zmęczenie, pojawiła się chora tarczyca, libido wyszło i nie wróciło i pojawiają się takie mniejsze lub większe cierpienia, które w bardzo dużym stopniu obniżają jakość życia, że... Są te atrybuty sukcesu materialnego, ale jakoś już tak nie cieszy. I ten Mercedes, i to mieszkanie, i ten prestiż też, który idzie z zawodem lekarskim, bo codziennie jest dużo po prostu cierpienia takiego fizycznego, ale też często właśnie psychosomatycznego. Tak, tak. No bo dlaczego masz nie dać rady, skoro wszyscy dają, nie? My też często upraszczamy gdzieś tam sobie w myślach takie rzeczy. Ale rzeczywiście często spotyka się takie osoby, wiesz, takie wytrawne kafy, które naprawdę, gdzie to widać, że to jest no, lata, 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 można tak działać, a ciebie zaczął kręgosłup lędźwiowy boleć na trzecim roku studiów. No i co? Wiesz, myślę, że tu też ważną rzeczą z tego, co wymieniałaś, ważna rzecz też, i myślę, że to trzeba powiedzieć głośno, bo chyba też nie każdy stomatolog, który sobie z takimi rzeczami próbuje poradzić, nie zwraca na to uwagi. Trzeba powiedzieć głośno, że też każdy ma inną tolerancję na różne bodźce. I to jest po prostu bomba. Bo słuch, bo wzrok i że to, że zesztywnienie ciała może pochodzić też od jakichś bodźców słuchowych, to trzeba powiedzieć, bo to nie jest takie oczywiste, a bardzo często występuje. Masz na myśli to, że takie piłowanie, szumienie, że te wszystkie odgłosy, które są w gabinecie stomatologicznym. Tak, tak. Ja teraz mówię bardziej o sobie, tak. Oczywiście, no i myślę, że i na sali operacyjnej i w innych miejscach, jakby innych specjalizacji też się znajdują. Ja mówię tak bardzo o sobie w tym momencie, nie? Jasne, bo to kluczem Ajurwedy. To jest właśnie to, co sprawia, że ja siedzę teraz z tobą i mam ekran jak najciemniejszy. Ja też. Wrażliwe na światło, więc mam maksymalnie zmniejszoną jasność ekranu. I siedzę też, nawet jak jest ciemno, to bardzo dbam o to, żeby mi nic nie świeciło prosto w oczy, bo i tak mi przecież cały czas niebieskie światło świeci, bo siedzę przed ekranem. Tak, tak. Ja też mam siebie teraz w sepi. Dokładnie, bo to też tak. Oszczędza właśnie ten element wzroku i element pity w całym ciele, sprawia, że jesteśmy zdrowsze i rzeczywiście przy tych dźwiękach różnych, to wiesz, z perspektywy pacjenta, jak przychodzę do dentysty, to wiem, że godzina borowania i ja wychodzę, ale ona zostaje z tymi. I to też wpływa na, dokładnie na to, co powiedziałaś, na to, czy ciało jest rozluźnione, czy zaczyna się usztywniać w jakimś takim rodzaju obrony przed nadmiarem hałasu. Dokładnie. I jeszcze jeśli do tego dochodzi jakiś stres pacjenta, który też jakoś odbieramy, nie? Który różne rzeczy pacjenci przynoszą, do tego dochodzi światło, do tego dochodzi ta pozycja taka wzruszona, ręce, to wiesz, często my pracujemy rękami, często idą do góry bardzo mocno ramiona, więc no tak, tu trzeba dużej świadomości. I chociaż niektórzy rzeczywiście tego nawet nie zauważają, wiesz, ja rozmawiałam niedawno z koleżanką, która w zawodzie jest 20 lat i ona mówi, tak, wiesz, jakoś nie zauważyłam. Więc tak, a ja po przyjściu z pracy muszę godzinę mieć też ciszy. Oczywiście ja nie mam w domu ani rady, ani telewizora, to też jest fajna profilaktyka. To jest mega ważne, co powiedziałaś, bo ja tu słyszę taką bezcenny prezent, który daje Ajurweda, że ona wzmacnia twoją intuicję co do tego, co ci szkodzi. Okej, okay, tak. Kasia po 20 latach mówi, że nie zauważyła, ale ty zauważyłaś i to już 5 lat temu.
I teraz czy kwestionować to, co czujesz, czy sobie wmawiać, że w ogóle nie ma tematu, nikt się nie skarży, czy faktycznie dzięki zrozumieniu Ajurwedy nazwać rzeczy po imieniu, a potem o siebie dbać tak, żeby się nie rozchorować przez tą praktykę. Tak, tak, tak. Masz rację, że ta ostrość zrozumienia pewnych rzeczy przychodzi. Tak, i sam fakt zastanawiania się nad tymi kwestiami, on przychodzi. Jakby to nie jest tak od razu. To nie jest tak, że ja sobie siedziałam i pomyślałam, wiesz, to są lata naprawdę jakichś takich doświadczeń, zastanawiania się, co tu jest, o co tu chodzi, jakby co tu mnie jakoś destabilizuje. No to... Ale właśnie Ajurweda uczy tego, żeby dobrze obserwować, jak to można robić. Ciekawa jestem, wiesz, jakby wejdę ci w słowo, jakby wyglądał warsztat dla dentysta, który byś poprowadziła, gdzie na sali siedzą przedstawicielki różnych dosz, że tak powiem. Czyli one są, będzie taka, wiesz, delikatna, filigramowa dentystka i będzie taka właśnie potężna, masywna, ta zdrowa, ta z tymi w ogóle pięknymi zębami. I jak ty, znając ten fach, uczyłabyś ich o tym, co przychodzi w ramach pracy? Jakie są możliwe reakcje na to, co się tam dzieje? W związku z pozycją ciała, światłem, kontaktem z emocjami, napięciem, stresem, pośpiechem, na wczoraj i tak dalej. No pierwsze co, to żeby patrzeć na siebie indywidualnie. Naprawdę. To jest złoto, żeby patrzeć na swoje ciało, na swoją, jakby na to, co my przeżywamy, co my czujemy. No, a później można by mówić osobno, nie? Do kaw, do pit, do bat. Są pewne rzeczy na pewno takie ogólne, które pasują do wszystkich. I zaburzenia waty, to przecież zdarza się nam wszystkim ciągle. Ale myślę, że też jest, wiesz, to może być związane też z czasem, jaki pozostajemy w danym zawodzie i intensywnością. Jak się idzie do lekarza ajurwedyjskiego, nie? Doktor Dilbach zawsze pyta, okej, jaki zawód, a ile lat? I to też myślę, jest ważny czynnik, ważny element. Wracając jeszcze do naszego głównego tematu, czy coś w tym temacie właśnie dbania o siebie we dwoje, gdzie jedna osoba przynosi tą ajurwedę do domu, a druga z biegiem czasu się na nią otwiera, docenia, korzysta. Coś tutaj chciałabyś jeszcze dodać do tego, co padło? To jest piękna historia, naprawdę, i polecam. Naprawdę polecam, bo zaczyna się od nawyków, przez tą psychologię, rozmowy, a później przychodzi minimalizm szeroko pojęty, przychodzi jakieś takie tworzenie tej przestrzeni wspólnej w domu, takiej otwartej, na relaks, na odpoczynek. Podróże też bardzo, bardzo, bardzo podróży pomaga wspólnej, żeby to wszystko jakoś organizować. I lżej się żyje. Lżej, luźniej. Naprawdę daje to taki... Wiesz, zawsze byłam przekonana o tym, że między dwiema osobami może jakaś pula, zajść jakaś pula wydarzeń, a to zwiększa tą przestrzeń, to jest takie 3D się robi bardziej, nie? Bo masz więcej, po prostu większe pole do popisu, bo zaczyna być po prostu lżej w życiu. Tak, więc... Polecam serdecznie i mam nadzieję, że u nas to jest dopiero początek, że ten proces będzie ciągle procesem i mam nadzieję coraz bardziej intensywnym, bo to jest fajne wspieranie się. Też czuję, że to z wami zostanie po prostu i będziecie się tylko w tym bardziej rozwijać. Tak, tak, tak. Myślę, że to jest, no, że to jest oczywiste i że tak rzeczywiście będzie. Pięknie, no dzięki serdecznie też za ten obraz puli, bo ja dokładnie tak czuję swój związek z Michałem. Za chwilkę będziemy, za parę dni dosłownie od dzisiejszego nagrania, będziemy świętować 24 lata razem i mam właśnie takie poczucie, że pula tego, co my razem lubimy robić, sytuacji, w których się odnajdujemy i tych zawodowych w związku z prowadzeniem firmy, czasem obok siebie na spotkaniach, zajęciach, webinarach, ale też tych osobistych, kiedy jesteśmy jak, wiesz, jak koleżanka, kolega, jak przyjaciel, przyjaciółka, jak kochankowie, jak rodzice, że jest bardzo taka duża różnorodność w tym. Wszystkie te role są po prostu przyjemne i są lekkie, a my możemy nimi tak żonglować, zmieniać i poznawać siebie od różnych stron. I to jest dla mnie fenomen w ogóle bycia w jednej relacji przez tyle lat, bo to
teraz wiesz, brzmi 24 lata, ale to my świętowaliśmy i pierwszy rok, i drugi, i trzeci, przecież nigdy nie wiadomo, ile tych lat jeszcze masz, czy dojdzie do siódmej rocznicy, czy do ósmej, więc każda kolejna była wow, nie? 7 lat, wow, 10. A teraz jest 24 i mam wrażenie, że właśnie tak jak cię słucham, że to będzie jeszcze rozkwitać, bo skoro cieszy to mnie, cieszy to Michała, cieszy to ciebie, cieszy to twojego Kamila, no to czemu byście mieli się zatrzymywać w tym rozwoju jako para, która czerpie z Ajurwedy? Dokładnie, dokładnie. I to jest, wiesz, tak za każdym razem, każdy rok to jest kolejny wybór, nie? Że zostajemy, że dalej jesteśmy razem, że jest coraz fajniej. Mhm. Dokładnie, tak jak mówisz, że to jest jakaś wspólna podróż. Super. Dzięki serdeczne, Malwina, że się podzieliłaś tym wszystkim, co myślę może zainspirować nie jedną parę, która wykonuje właśnie ten sam czy podobny zawód, może w trochę innych formułach, formatach, ale też charakteryzujący się tym właśnie, że czasem jest tyle tej wolności, że aż można się zniewolić w tym wolnym zawodzie i tyle... Tak jest. Dokładnie. Mam nadzieję, że to wiesz, że to trafi nie tylko do lekarzy, bo myślę, że to jest uniwersalne, ale bardzo się cieszę, że robisz to dla lekarzy, że ten sam mit powstaje dla lekarzy, bo myślę, że to jest taka grupa, która bardzo dużo skorzystałaby na znajomości Ajurwedy, a bardzo często czuje opór, taki duży opór do jakichś takich, do czegoś innego niż medycyna zachodnia. Mm-hmm. A naprawdę jest z czego brać. Dzięki. Piękne podsumowanie tej dzisiejszej rozmowy. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Malwina, no i dla was. Dzięki. Jako Marysiu. Dziękujemy, Marysiu, i dziękuję, że mogłam się tym podzielić. Dzięki. Dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ajurweda.pl/202, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu. Szczególnie twojej uwadze polecam książkę Esencja Pity, która ma właśnie teraz swoją przedsprzedaż, a już niedługo, bo z końcem roku, będzie dostępna i dołączy do esencji waty istniejącej w formie rzeczywistej, pięknej, przyjemnej dla oka od 2022 roku. Więc wygląda na to, że idziemy w stronę trylogii. Zanim zacznę mówić o esencji kawy, to polecam ci bardzo serdecznie esencja Pity wraz z zestawem inspirujących kart. Link znajdziesz pod tym nagraniem. Dzięki, że jesteś, że słuchasz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku.